Today we're going to talk about weight control. Dzisiaj będziemy mówić na temat kontroli masy ciała. Now we've gotten kind of discouraged in the United States. W Stanach Zjednoczonych czujemy się trochę zniechęceni. We haven't been able to reduce very many people. Bo nie udało nam się obniżyć masy ciała w przypadku zbyt dużej ilości osób. So we've changed our goals. Więc zmieniliśmy nasze cele. The new goal is to keep normal weight people from gaining weight. Więc nowym celem jest to, aby sprawić, żeby osoby, które mają normalną masę ciała, nie tyły. So when we talk about weight control, we're talking to everybody. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy na temat kontroli masy ciała, mówimy do wszystkich. Not just to overweight people. Nie tylko do osób, które mają nadwagę. Now, the first thing you need to know is this. Pierwsza rzecz, którą potrzebujecie wiedzieć, to how do I tell if I'm overweight? Jak mogę stwierdzić, że mam nadwagę? Now you're going to go to the board and put the formula for BMI. Przedstawimy na tablicy tutaj wzór, jak obliczyć indeks masy ciała. Kilograms in weight divided by height in meters twice. Waga w kilogramach dzielona przez kilogram and then meters. Meters in height twice. Squared. Wzrost w metrach mnożony razy 2. Now we need to all calculate that out. Musimy to obliczyć. And I want to hear some numbers from you. What are you? Więc chcę od Państwa usłyszeć jakieś konkretne liczby. What is your BMI? Jaki jest Państwa indeks masy ciała? 27.5. 27.5, okay. Any other numbers? Jeszcze jakieś inne liczby? Now let me tell you, you will live the longest if it's at 22. Najdłużej będziecie żyć, jeżeli wasz indeks masy ciała wynosi 22. Okay. From 20 up to 25 is normal. Normalny indeks masy ciała to od 20 do 25. At 25 you're becoming like an American, you're overweight. Jeżeli jest powyżej 25, to robicie się podobni do Amerykanów i macie trochę nadwagi. At 30, you are obese. Przy wyniku 30 macie już otyłość. At 35, it's class 3 obesity. To już otyłość typu trzeciego. Now you're a candidate for surgery. Tak naprawdę to już sprawia, że jesteście kandydatem do operacji. Okay. But if somebody's very muscular, ale jeżeli ktoś z was ma dużo mięśni, he may have a high BMI. Może się okazać, że indeks masy ciała również jest wysoki. And that's okay because it's muscle, it's not fat. I to jest w porządku, dlatego że wynika to z ilości mięśni, a nie tłuszczu. That's why BMI is the best way to tell. Dlatego tak naprawdę wskaźnik masy ciała to nie jest najlepsze określenie tego, czy macie nadwagę, czy nie. There is better system. Są lepsze możliwości. That's putting a tape measure around your waist. To zmierzenie obwodu talii. Chcemy, aby Państwo to spróbowali. Mamy dużo miejsca i tak naprawdę każdy z Państwa może zmierzyć swoją talię. Jakiś czas temu byłem we Włoszech i spotkałem tam pewnego mężczyznę, również miałem tam wykłady. And this man had a high BMI. I ten mężczyzna miał wysoki wynik, jeżeli chodzi o wskaźnik masy ciała. But now we need to find out, was it muscle or fat? Ale musimy się dowiedzieć, czy były to mięśnie, czy tłuszcz. Now when you get muscle, it's up here or it's the legs. I jeżeli macie mięśnie, to tak naprawdę są one na rękach albo na nogach. Ilość mięśni na brzuchu może się trochę zmniejszyć, ale nie pojawia się taki większa okrągłość. Jeżeli tutaj jest zwiększona powierzchnia, to znaczy, że tak naprawdę tłuszcz nagromadził się i on pokrywa organy wewnętrzne. So since his waist circumference was too big, ponieważ obwód jego talii był za duży, then I knew he was overweight. Wiedziałem, że ma nadwagę. Okay.
those numbers for waist circumference. Przyjrzymy się liczbom związanym właśnie z obwodem talii. A woman should not be over 88 centimeters. Kobieta nie powinna mieć więcej niż 88 centymetrów. But when she gets to be 80 centimeters, ale jeżeli ma 80 centymetrów, we say don't get any bigger or you'll have to go on a diet. Mówimy, że nie powinna już więcej tyć, bo będzie musiała przejść na dietę. A man should not be over 102 centimeters. Mężczyzna nie powinien mieć więcej niż 102 centymetry. But at 94 centimeters we warn him, don't get any bigger. Ale kiedy osiąga 94 centymetry, ostrzegamy go, żeby już więcej nie tył. So that gives you an idea if you're overweight or not. Więc to daje wam pojęcie, czy macie nadwagę, czy nie. And the waist circumference is more important than the BMI. I tak naprawdę to właśnie obwód talii jest ważniejszy niż wskaźnik masy ciała. Now, if somebody's overweight, jeżeli ktoś ma nadwagę, there's two things we have to emphasize. Są dwie rzeczy, które należy podkreślić. Exercise. Ćwiczenia. It's not going to help you lose much weight. Tak naprawdę one nie pomogą wam zgubić dużej ilości tłuszczu. But you pull this in before you lost any kilos. Ale tak naprawdę my je wciągamy do środka, zanim już stracimy na wadze. And that tells you that the fat covering the organs inside is decreasing. I to wskazuje na to, że tłuszcz, który otacza wasze organy wewnętrzne, zmniejsza się. If you decrease 10% in body weight, jeżeli uda wam się obniżyć masę ciała o 10%, you decrease the amount of fat covering the organs by 30%. Zmniejszacie ilość tłuszczu pokrywającego wasze organy wewnętrzne o 30%. Now, even though exercise won't help you lose weight, mimo tego, że ćwiczenia nie pomogą wam zgubić zbędnych kilogramów, it keeps you from getting all the diseases overweight people get. Ale tak naprawdę pomagają zapobiegać wszelkim chorobom, które pojawiają się u osób, które mają nadwagę. Since we oftentimes are discouraged because the overweight people don't lose weight, ponieważ często osoby, które mają nadwagę, są zniechęcone właśnie przez to, że nie tracą zbędnych kilogramów. If we get them to exercise, jeżeli zmobilizujemy ich, żeby ćwiczyli, they're not going to get all these sicknesses. Oni po prostu nie będą chorowali na te choroby. A woman who's overweight, kobieta, która ma nadwagę, jest otyła, who exercises, która ćwiczy, has only half the risk of dying compared to the normal weight person who's inactive. Jej ryzyko śmiertelności tak naprawdę jest obniżone o połowę w porównaniu do osoby, która ma normalną wagę, ale nie ćwiczy. You see how important the exercise is? Widzicie, jak ważne są ćwiczenia? Now, when you're losing weight, kiedy tracicie zbędne kilogramy, you lose muscle. Tracicie mięśnie. We don't want you to lose muscle. Tak naprawdę nie chcemy, żebyście tracili mięśnie. If you exercise, you still lose some muscle, but you lose a lot less. Jeżeli ćwiczycie, to nadal dochodzi do tego, że tracicie pewną część mięśni, ale tak naprawdę jest to o wiele mniejsza ilość. And muscle has a higher metabolic rate than the other parts of the body, so that's good. You wouldn't want to keep the muscle. Chcemy zatrzymać mięśnie, dlatego że mięśnie mają wyższy wskaźnik metaboliczny niż inne części ciała. Now let's go through some of the principles. Przyjrzyjmy się kilku zasadom. I said first of all, a person overweight has to exercise. Get on the program. Po pierwsze, oczywiście osoba, która ma nadwagę, musi zacząć ćwiczyć. Secondly, she should have a goal. Po drugie, powinna ustalić sobie cel. In the next three months, na przykład w ciągu kolejnych trzech miesięcy, lose 5% of your body weight. Że straci 5% masy ciała. That's possible. To możliwe. That's not too much. To nie jest za dużo. If you lose 6.7%, jeżeli uda wam się zrzucić 6.7%, you have 54% less chance of getting diabetes. Tak naprawdę szansa, że pojawi się u was cukrzyca, jest o 55% niższa. So the overweight person has two goals. Więc tak naprawdę osoba, która ma nadwagę, ma dwa cele. Get on an exercise program. Zacząć ćwiczyć. And have to go for losing 5% of the body weight in the next treatment. I ustalić sobie cel utraty 5% masy ciała w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Now, what you eat is
To, co jecie, jest bardzo ważne. That's more important than exercise, as far as losing weight. Tak naprawdę jest to ważniejsze, jeżeli chodzi o stratę zwanych kilogramów, niż ćwiczenia. Tak naprawdę jest jedna rzecz, którą powinniście wiedzieć, która pomoże jakby poradzić sobie z 2/3 problemów związanych z nadwagą. Don't eat at any time between the meals. In other words, only when you're sitting down at the table, 2 or 3 times a day, you eat nothing in between. Nie dojadanie w ogóle, absolutnie. Czyli nie spożywamy żadnych pokarmów między posiłkami, takimi, które spożywamy normalnie siedząc 2-3 razy dziennie. That would take care of the overweight problem of 2/3 of the overweight people. Tak naprawdę to by poradziło sobie z 2/3 problemu osób, które mają nadwagę. Now let's go through a few of these slides. Przyjrzymy się kilku slajdom. Okay. You need to be on the low calorie density foods. Mogą Państwo spożywać pokarmy o niskiej gęstości kalorycznej and avoid the high calorie density food. I unikać pokarmów, które mają wysoką gęstość energetyczną. Now, what's low calorie density food? Jakie to są pokarmy, które mają niską gęstość energetyczną? Cabbage. Kapusta. You can eat a whole bushel basket full of cabbage and never get fat. Tak naprawdę, nawet jeżeli jecie cały wielki koszyk kapusty, nie utyjecie od tego. Bo zajmie Wam zbyt dużo dni, żeby je w ogóle zjeść. It takes a lot of space and not many calories. Zajmuje dużo miejsca, a nie ma zbyt wielu kalorii. But the high calorie density foods you should avoid. Ale powinniśmy unikać pokarmów o wysokiej gęstości energetycznej. Dwa rodzaje pokarmów. Mięso. That's because of the fat. Oczywiście jest to spowodowane zawartością tłuszczu. Każdy pokarm, który zawiera dużą ilość tłuszczu, zawiera też dużą ilość kalorii, nawet jeżeli jest niewielki. I drugi rodzaj to desery. Lody bananowe. Szarlotki, ciasta, tego rodzaju słodkości. So the low calorie density foods are important. Więc tak naprawdę ważne są pokarmy o niskiej gęstości energetycznej. Fruits and vegetables. Owoce i warzywa. Remember, we've been emphasizing you should eat more fruits and vegetables. Już podkreślaliśmy, jeżeli pamiętacie, że powinniśmy spożywać większą ilość owoców i warzyw. These have less calories. One mają mniej kalorii. Helps you lose weight. Pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Vegetarians are thinner. Wegetarianie są szczuplejsi. Vegans, thinner, yeah. A wegani jeszcze szczuplejsi. So, more fruits and vegetables means you will be thinner. Więc spożywanie większej ilości owoców i warzyw pomoże Wam uzyskać niższą masę ciała. More fat that's consumed in the country, the fatter the people are. Jeżeli popatrzymy na kraje, w których spożywa się większą ilość tłuszczu, widać, że osoby w nich mieszkające są grubsze. Vegetarians are a lot less apt to be overweight. Wegetarianie mają o wiele niższą tendencję, żeby mieć nadwagę. They did a study in Sweden with 55,000 women. W Szwecji przeprowadzono badanie na 55 tysiącach kobiet. The vegetarians were only half as likely to be overweight. I wegetarianki mają o połowę niższe ryzyko bycia nadwagi. Now, fiber in the diet is extremely important. Bardzo ważny jest błonnik w diecie. A high fiber diet means usually a low fat diet. Dieta, która zawiera duże ilości błonnika, tak naprawdę zazwyczaj jest dietą, która jest niskotłuszczowa. We need to get lots of fat in the diet. Więc w takim razie musimy spożywać dużo błonnika w diecie. US recommendation, at least 30 grams a day. Rekomendacja w Stanach Zjednoczonych to jest około 30 gramów dziennie. European recommendation is 30 to 50 grams. A w Europie to zalecenie to 30 do 50 gramów. So what foods have fiber? Więc jakie pokarmy zawierają błonnik? The beans have the most. Fasola, ogólnie rośliny strączkowe mają bardzo dużo. Okay. The fruits come next. Oczywiście na drugim miejscu są owoce. Okay. You need whole grain bread, not refined white flour bread. Pieczywo pełnoziarniste zamiast rafinowanego białego pieczywa. One of the best ways is to get more fiber in your diet.
Więc jednym z najlepszych sposobów, aby dostarczyć większą ilość błonnika w diecie, to spożywanie mniejszej ilości pokarmów, które po prostu nie zawierają błonnika. Jakie pokarmy nie zawierają błonnika? Mięso. Deficient in fiber, no fiber, zero. Zero, nie zawiera w ogóle błonnika. Milk. Mleko. Egg. Jajka. Okay. Cheese. Ser. Sugar. Cukier. Oil. Olej. No fiber. Nie zawierają błonnika. Okay. Fruits, grains, nuts and vegetables, they're where the fiber is. Owoce, ziarna, warzywa to są pokarmy, które zawierają błonnik. Now let me give an example. Podam wam przykład. If you have one orange, jeżeli weźmiecie jedną pomarańczę, you have as much fiber as you have in six cups of orange juice. W jednej pomarańczy znajduje się tyle błonnika, co w sześciu szklankach soku pomarańczowego. When you make carrot juice, jeżeli przygotowujecie sok marchewkowy, what do you do with the fiber? Co robicie z błonnikiem? Throw it away? Wyrzucacie? Or do you make carrot cake? Czy robicie ciasto marchewkowe? We need the fiber. My potrzebujemy błonnika. Remember, the orange juice increases the risk of diabetes? Pamiętajmy o tym, że sok pomarańczowy zwiększa ryzyko cukrzycy. Whereas the whole orange decreases the risk of getting diabetes? Natomiast cały owoc pomarańczy zmniejsza ryzyko cukrzycy. Five slices of whole wheat bread? 5 kromek pełnoziarnistego chleba dostarcza wam tyle błonnika, co około 40 kromek białego chleba. Już wspomnieliśmy o tym, że nie powinniśmy dorzucać między posiłkami. Jeżeli dajecie sobie mało czasu i sięgacie po przekąskę, to tak naprawdę dodaje wam masę ciała. I obecnie przekąski mają zawierają coraz większą ilość kalorii. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych każdego dnia Amerykanie sięgają po coraz większą ilość przekąsek. I tak naprawdę przygotowuje się je w taki sposób, że mają one większą ilość kalorii, nawet w małej ilości. Co robi kobieta, kiedy idzie do kuchni? Ona sięga po cukier, tłuszcz albo sól. Dodaje. Gotowanie w taki sposób nie za bardzo pomaga. Tak naprawdę najlepsze pokarmy to są takie, które trafiają prosto z ogródka na stół. Now one apple has 70 calories. Jedno jabłko ma 70 kalorii. Cup of apple juice, 120. A szklanka soku jabłkowego 120 kalorii. Slice of apple pie, 350. Kawałek szarlotki 350 kalorii. A jeżeli dodamy jeszcze na górę lody, to oczywiście jeszcze więcej kalorii. So the more you cook in the kitchen, the more fat you usually add. Więc tak naprawdę im więcej gotujemy, przetwarzamy naszą żywność w kuchni, tym więcej tłuszczu do niej dodajemy. Eat the foods more in the natural state, you get less calories. Im bardziej naturalne pokarmy spożywamy, tym mniej dostarczamy organizmowi kalorii. Now another thing is important is have breakfast. Kolejna ważna rzecz to spożywanie śniadania. There are many people trying to lose weight by skipping breakfast. Wiele osób próbuje zrzucić zbędne kilogramy, właśnie pomijając śniadanie. That's the wrong meal to skip. To jest naprawdę najgorszy posiłek, jaki możecie w ogóle pominąć. Jeżeli chcecie pominąć jakiś posiłek, to pomijcie ostatni posiłek. But they've done studies to see if overweight people could get their weight down and keep it down, even though they don't eat breakfast. Przeprowadzono badania, aby sprawdzić, czy osoby są w stanie zrzucić zbędne kilogramy albo utrzymać uzyskaną masę ciała, tą pożądaną, poprzez zrezygnowanie ze śniadania. Almost
only 4% of people who lost weight can keep the weight off if they skip breakfast. Tak naprawdę okazało się, że było to tylko 4% osób, którym udało się zrzucić kilogramy, a które zdecydowały się pomijać śniadanie. The people who maintain their weight loss always eat breakfast. Osoby, którym się udało zrzucić zbędne kilogramy, zawsze jadły śniadanie. And they always had to try. I ćwiczyły. Those are two reasons people can maintain the weight that they lose. To są tak naprawdę dwa powody, dzięki którym może się udać utrzymanie tej pożądanej masy ciała. Jedzenie śniadania i ćwiczenia. Jeżeli chcecie pominąć posiłek, pomińcie ten ostatni. Są ludzie, którzy uważają, że lepiej jest spożywać 5 małych posiłków niż 3 duże. Skąd pochodzi taki pomysł? They put overweight people on a metabolic ward in a hospital. Osoby z nadwagą znalazły się w szpitalu i były na oddziale związanym właśnie z chorobami związanymi z metabolizmem. They lost more weight when they had 5 small meals with the same number of calories as 2-3 large ones. I udało im się zrzucić więcej kilogramów, jeżeli spożywali 5 małych posiłków o takiej samej ilości kalorii niż 3 duże. That's because they couldn't get any calories. They couldn't get any. There was no kitchen next door. A to wynikało to z tego, że nie mogli jakby spożyć większej ilości kalorii, bo obok nie było żadnej kuchni. But when the same people got home, ale kiedy te osoby już trafiły do domu z powrotem, next door was the kitchen. Obok była kuchnia. And overweight people tend to cheat on what they, how much they say they eat. I osoby, które mają nadwagę, często oszukują trochę, jeżeli chodzi o kwestię tego, ile jedzą. Oni jedzą małą kanapkę. Trochę więcej. Dlaczego mamy dawać im 5 okazji do takiego oszukiwania, żeby zjadali więcej? Large meals a day. Jeżeli jecie 2 duże posiłki dziennie, instead of 5 small meals a day, zamiast 5 małych, you spend more calories in digesting the food. Tak naprawdę więcej kalorii jesteście w stanie spalić, trawiąc pokarmy. About 48 calories more. O około 48 kalorii więcej. It takes you calories to metabolize the food, digest the food. Bo tak naprawdę kalorie są potrzebne, aby trawić pokarm. So on the 2 large meals rather than 5 small meals, you're better, you're more apt to lose weight. Większe prawdopodobieństwo jest w przypadku spożywania 2 dużych posiłków niż 5 małych, żeby rzeczywiście zrzucić zbędne kilogramy. There's a lot of people who eat when they're not hungry, but they're thirsty. Wiele osób sięga po jedzenie, kiedy nie są głodni, ale tak naprawdę chce im się pić. That's why it's important before you go to sit down and eat, 20 minutes before, so you've had a glass of water. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tak 20 minut przed posiłkiem sięgnąć po szklankę wody. You should be eating after meals. Nie powinniście pić w czasie posiłku. Because the stomach has to absorb all that water before it can start to digest the food. Bo tak naprawdę żołądek musi wtedy wchłonąć całą tą wodę, zanim będzie mógł rozpocząć proces trawienia. And avoid all soft drinks, of course. Oczywiście unikajcie wszelkiego rodzaju napojów gazowanych, bo to dostarcza bardzo dużą ilość cukru. A my tego nie potrzebujemy. Kolejna kwestia to rozmiar porcji. W Stanach Zjednoczonych rozmiar porcji jest o wiele większy niż tutaj. Our croissants are bigger, our beef steaks are larger. Croissanty są większe, steki wołowe też są większe. We serve too big amounts on our plate. Serwujemy zbyt duże ilości posiłków na talerzu. You should take those big plates and give them to the poor people. Powinniśmy wziąć te duże talerze i dać je w darze osobom biednym. You should buy little plates. Powinniśmy kupić sobie małe talerze. Możecie tam dużo naładować, ale tak naprawdę nie będzie tam aż tyle kalorii. The portion size is important. Bardzo ważny jest rozmiar porcji. We did a very good experiment. Przeprowadziliśmy pewien bardzo dobry eksperyment. There was a famous nutritionist leaving the area. W pewnej okolicy był pewien znany dietetyk.
They had a going away party for her. Jest, on zdecydował się odjechać z tego miejsca i zorganizowano dla niego przyjęcie pożegnane. And they were going to give them some ice cream. I chciano go poczęstować lodami. So every other one had a big bowl, the every other one had a small bowl. I osoby, które uczestniczyły w przyjęciu, miały różne miseczki. Jedni dostawali duże miseczki z lodami, a inni dostawali małe. They allowed them to scoop it out into their own bowls. I mogli te lody nakładać sobie sami do swoich miseczek. And with the big bowls, they had big scoops. I do dużych miseczek używano dużych do nakładania lodów. The people with the small bowls had little scoops. A te osoby, które miały małe miseczki, miały też małe łyżki do nakładania lodów. Którzy z tych, które z tych osób zjadły więcej lodów? Osoby, które miały duże miseczki i duże łyżki, czy osoby, które miały małe miseczki i małe łyżki? To byli dietetycy. Oni powinni wiedzieć, jak jeść. With the bigger bowl, the bigger scoops, they ate more. Ale tak naprawdę, jeżeli jest większa miska i większa łyżka, to więcej jemy. Small plates. Więc korzystajcie z małych talerzy. And by the way, too wide a variety makes you eat more. I druga sprawa jest taka, że jeżeli jest zbyt duża różnorodność, to również jemy więcej. Have only two or three dishes at a meal. Powinniśmy mieć jakby trzy rodzaje potraw, dwa-trzy rodzaje potraw w ramach jednego posiłku. You get tired faster if it's the same thing to eat. Jemy szybciej, jeżeli mamy to samo do zjedzenia. The wider the variety, the more you're gonna eat. Tak naprawdę im większa różnorodność, tym więcej zjemy. That's why it's best not to go out to a restaurant. Więc lepiej jest nie chodzić gdzieś do restauracji. Cafeteria, you go. W restauracjach samoobsługowych możemy chodzić i wybierać, co chcemy jeść. Dzieciaki, które jadały w restauracjach, jadły prawie dwa razy tyle, niż jedząc w domu. Jemy zbyt szybko. Tak naprawdę nasz mózg potrzebuje około 20 minut, żeby zorientować się, że zjedliśmy wystarczającą ilość pokarmu. That's why they say it's a good idea to eat the salad first. Więc tak naprawdę właśnie dlatego mówi się, że dobrym pomysłem jest zjedzenie najpierw sałatki. Take a long time eating those greens. Bo zjedzenie zieleniny trochę dłużej nam zajmuje. So before you get the solid food, calorie dense foods. Więc zanim sięgniemy po takie pokarmy stałe, pokarmy, które mają dużą gęstość energetyczną, okay. Zjedzę sałatkę. Yeah. People are controlled, overweight people are controlled by externals. Osoby, które mają nadwagę, są tak naprawdę jakby pod kontrolą czynników zewnętrznych. A man walks to work. Mężczyzna idzie do pracy. And he goes past the donut shop. I przechodzi koło sklepu z pączkami. And the donut calls out at him. I te pączki go wołają. You always get one here. Przecież zawsze kupujesz jednego pączka. Więc czas, żebyś sięgnął po pączka. So that man who walks to work past the donut shop has to revise how he goes to work and don't go by the donut shop. Więc dobrym pomysłem dla tego mężczyzny jest zmienić trasę do pracy. Jeżeli przechodzi koło sklepu z pączkami, to powinien wybrać inną drogę, żeby nie przechodzić koło sklepu z pączkami. They did an interesting study. Przeprowadzono pewne ciekawe badanie. They took normal weight people and overweight people. Do zbadania zaproszono osoby o normalnej masie ciała i osoby z nadwagą. I powiedziano im, żeby weszli do pewnych pomieszczeń w budynku. W części tych pomieszczeń zegary były przyspieszone. I w drugiej części pomieszczeń zegary działały wolniej. Jeżeli na zegarze widać było, że jest 12, the overweight person said it's time to eat. Osoba, która ma nadwagę, mówiła, że to czas, żeby coś zjeść. Even though it was really only 11 o'clock. Nawet jeżeli tak naprawdę była tylko 11. The normal weight person says, no, it's time to eat. My stomach doesn't feel like it. I'm hungry yet. Osoba, która miała normalną masę ciała, mówiła, że jeszcze to nie jest czas na jedzenie, że po swoim żołądku może stwierdzić, że jeszcze nie jest głodny. The normal weight person is controlled
Osoba, która ma normalną masę ciała, lepiej tak naprawdę kontroluje siebie przez to, że czuje, w jakim stanie jest jej żołądek. A osoby, które mają nadwagę, są kontrolowane przez czynniki zewnętrzne. Mężczyzna wraca do domu z pracy. Siada sobie w wygodnej sofie przed telewizorem i mówi do niego krzesło. Przecież zawsze jesz tutaj orzeszki. Tam w kuchni są orzeszki. Więc on idzie do kuchni, żeby wziąć sobie trochę orzeszków. Jak można to zmienić? Powinien zmienić to krzesło. A może przestawić telewizor. Musi coś zmienić, żeby tak naprawdę być świadomy tego, że coś się zmieniło. Ludzie są w stanie podejmować dobre decyzje. Nie będę już jeść tego batonika. I tak naprawdę szybko okazuje się, że ten batonik jest zaraz przy ich ustach. A przecież myślałam wcześniej, że nie będę jeść tego batonika. To już za późno. You know it's too late. Wiecie, że to za późno. The chain of events that lead up to the candy bar in front of the mouth needs to be broken at the beginning. Tak naprawdę ten łańcuch zdarzeń, które prowadzą do tego, że batonik się znajduje już zaraz przy samych ustach, musi być przełamany już na samym początku. You should have no change in your pocket when you go by the machine that gets the candy bar from. Jeżeli przechodzicie koło maszyny sprzedającej między innymi batoniki, nie powinniście mieć przy sobie żadnych drobniaków. So you change the link that brings the candy bar to your mouth very early. Musimy przełamać ten łańcuch już na samym początku, żeby nie doprowadzić do tego, że batonik się znajdzie przy naszych ustach. Jemy za szybko. Za każdym razem, kiedy jemy, powinniśmy zdejmować rękę z widelca, odkładać go. Kiedy weźmiemy kęs, odłożyć widelec. Skorzystajmy z jakiejś metody, żeby się zwolnić w jakiś sposób. If you're eating too fast, try chopsticks. Jeżeli jecie zbyt szybko, spróbujcie jeść patyczkami. If you're still eating too fast, jeżeli nadal jecie za szybko, try with one stick. Próbujcie jeść z jednym patyczkiem. We gotta do something to slow ourselves down the way we eat. Musimy zrobić cokolwiek tak naprawdę się da, żeby zwolnić sposób, w jaki jemy. And usually the more people that eat together at the table, the more you eat. I oczywiście im więcej osób siedzi przy stole, to też tym więcej zjadamy. The more different foods are served, the more you eat. Im więcej rodzajów pokarmów jest serwowanych, tym więcej zjadamy. You're having a party. Macie imprezę. You have candy and two dishes in the room. Macie dwa różne rodzaje pokarmów w dwóch częściach pomieszczenia. Certain amount of candy gets eaten. I część, między innymi słodycze, i część z tych słodyczy jest zjadana. But if you have six candy dishes, much more gets eaten. Ale oczywiście, jeżeli mamy sześć rodzajów słodkości, to zjemy o wiele więcej. And if you have different colored candy, much more yet gets eaten. A jeśli jeszcze mamy różne kolory tych słodyczy, to zjemy jeszcze więcej. We make about 200 decisions every day about how we eat without even thinking. Tak naprawdę bez naszej świadomości każdego dnia podejmujemy około 200 decyzji związanych z tym, co i jak jemy. Na moim uniwersytecie byłam pierwszą osobą, która opracowała program kontroli masy ciała. Oni poprosili mnie, abym wyjaśnił ten program całemu wydziałowi. Ale powiedziałem im, że tak naprawdę jest pewna tajemnica, której nie powinni nikomu zdradzić. Ta tajemnica to... This is the normal diet. To jest normalna dieta. This is the way everybody should be eating. To jest tak naprawdę sposób, w jaki każdy z nas powinien jeść. And that, we didn't dare let anybody know that because it was not special.
They won't use it. My tak naprawdę nikomu o tym nie powiedzieliśmy, bo to nie było nic specjalnego i nikt by z tego nie korzystał. They were all amused about my weight control program. Ale oni wszyscy śmiali się z mojego programu kontroli masy ciała. But if we can get people start eating normally like we should eat, then there's no problem. Ale tak naprawdę problem sam by się rozwiązał, gdyby ludzie jedli w taki sposób, jaki powinni jeść. Now, are there any questions you have about this? Czy mają Państwo jakieś pytania w tym temacie? What do you mean by how people should actually eat? That's what we're trying to explain. To będziemy próbować wyjaśnić. Two or three meals a day, nothing between. Dwa, trzy posiłki dziennie, żadnego dojadania. Sitting down at one place at the table every meal, don't eat any other time. Spożywanie posiłku w tym samym miejscu, siedzenie jakby w jednym miejscu przy stole i nie jedzenie w innych porach. Have the meal spaced far enough apart. Wybieranie, sięganie po posiłki i dbanie o to, żeby czas między nimi był odpowiedni. Jeden posiłek powinien być konkretnie zakończony, zanim naprawdę sięgniemy po kolejny. More of a vegetarian diet. Wegetariańska dieta. And having food that's fresh from the garden and not a lot of processed food. I pokarmy, które są po prostu świeże, z ogródka, a nie pokarmy przetworzone. That's really what we're talking about. To jest tak naprawdę coś, o co nam chodzi. Głównie wegetariańska dieta, tak. Do you think people with diabetes should limit the amount of fruits they eat? Diabetic has to limit the amount of fruits they eat. Tak, osoby chore na cukrzycę powinny ograniczyć ilość spożywanych owoców. It's interesting, but you have a lady over here in Czech Republic, in Prague. W Czechach jest pewna kobieta w Pradze. Who did studies on just two meals a day on that. Która przeprowadziła badania osób, które spożywały dwa posiłki dziennie i te osoby miały cukrzycę. And the plan worked better than the usual plan of five. I jej plan zadziałał lepiej niż w przypadku, kiedy spożywano pięć posiłków dziennie. She presented her paper in Chicago, scientific meeting. Ona zaprezentowała swoją pracę naukową w Chicago. And the news went all over the newspapers. We saw it. I te wiadomość na ten temat trafiła do różnych gazet w całym kraju. People emailed me, "Do you know this lady?" I osoby, ludzie zaczęli mówić o tym, kto zna tą panią. I said, "Yes, I know her." I pytali mnie i ja powiedziałam, że tak, że znam tą panią. But it was surprised that we usually think diabetics need to eat more often. A i tak naprawdę było to zaskakujące, dlatego że często uważa się, że osoby z cukrzycą powinny jeść częściej. There is a diet that suggests that you should eat fat instead of fiber, and there are many younger and older people who actually apply this diet and they feel good being on this diet. What do you think about it? It's a dieta Kwaśniewskiego diet, but it's similar to Atkins diet. Yeah. Well, Atkins diet. Let me explain. There's all kinds of diets. Tak naprawdę jest wiele różnych rodzajów diety. Every one of them works. Każda z nich działa. If you do it. Jeżeli ją stosujecie. Because it's made to work because it's low in calories. Bo to jest dieta, która została stworzona po to, żeby działać, bo zawiera mniejszą ilość kalorii. But there's the other problem. Ale jest inny problem. Not only less calories, but you're going to want to make sure it's not going to kill you. Ale nie tylko musimy się upewnić, że ma mniej kalorii, ale też, że nas nie zabije. So many of these diets, high protein diets, damage your kidneys. Więc na przykład diety wysokobiałkowe uszkadzają nerki. So we want to make sure it's a diet that's going to make you feel not only good now, but all the time. Więc powinniśmy upewnić się, że dieta, którą stosujemy, sprawia, że czujemy się dobrze nie tylko teraz, ale że będziemy czuli się dobrze też w przyszłości. So there's two kinds of diets. One is has to be low. Są dwa rodzaje diety. Jedne z nich to są takie, które zakładają niższą ilość kalorii. I one są opracowane po to, żeby działać. Ale tak naprawdę niewiele osób rzeczywiście stosuje się do tego, do czego powinni się stosować. Ale tak naprawdę powinniśmy decydować się na dietę, która dostarcza naszemu organizmowi odpowiednich składników odżywczych,
tak żebyśmy nie doprowadzili do miażdżycy czy choroby nerek w późniejszym czasie. A czy można pić kawę? Can I drink coffee? Coffee has problems. Z kawą są problemy. We know in Australia they said if everybody stopped drinking coffee, there would be 10% less heart attacks and 20% less strokes. Mówiliśmy o tym, że jeżeli wszyscy ludzie w Australii, przeprowadzono badanie i stwierdzono, że gdyby wszyscy ludzie w Australii przestali pić kawę, byłoby o 10% mniej zawałów i 20% mniej wylewów. We have good evidence that if you drink 5 or more cups of water compared to less than 2. Mamy dowody na to, że jeżeli pijemy więcej, 5 albo więcej niż 5 szklanek wody w porównaniu do mniej niż 2 szklanek wody, obniżamy ryzyko zawału i wylewu o 40%. Milk had no effect either way. Mleko nie miało wpływu, but all of the fluids, ale wszystkie inne płyny, coffee, kawa, fruit juices, soki owocowe, tea, herbata, soft drinks, napoje gazowane, increase the risk 2.7 times. Podnoszą ryzyko o 2,7 razy. A zielona herbata? How about the green tea? That's with the tea, it's not still not good. Tak samo jak herbata, czyli nie jest dobre. We have a special panel on beverages that just formed recently in the United States. W Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie pojawiło się pewne stowarzyszenie, rada w temacie doradztwa właśnie w związku z napojami. Because they think our young people are getting too fat because of too much sweetened beverages. Bo uważa się ogólnie, że młodzi ludzie za bardzo tyją z powodu zbyt wielkiej zawartości cukru w napojach. They came out with the most astounding recommendation. I oni wymyślili pewne bardzo ciekawe zalecenie. The best beverage between meals is water. Że najlepszym napojem, jaki możemy pić między posiłkami, jest właśnie woda. So we need water. Więc potrzebujemy pić wodę. Jeszcze było jakieś pytanie z tyłu? The statement that our fruits and vegetables have less nutrients is not true. Tak naprawdę to stwierdzenie, że warzywa i owoce mają mniej składników odżywczych, w ogóle nie jest prawdą. They still have the nutrients. One nadal mają składniki odżywcze. Innym pytaniem jest to, co powinniśmy zrobić z pestycydami, które są w owocach i warzywach. In our country we only have biologically degradable pesticides allowed. W Stanach Zjednoczonych dopuszczone są tylko pestycydy, które są biodegradowane. That means the time the food is on the table, the pesticide is disappears. Więc tak naprawdę do chwili, kiedy pokarmy trafiają na stół, to te pestycydy już zdążyły zniknąć. But in countries where they don't have good inspection of the food. Ale w krajach, w których pokarmy nie są wystarczająco sprawdzane w tym temacie, that could be a problem. To może być problem. But the scientists say the fruits and vegetables are doing us so much good, even with the pesticide, they're better than not using them. Ale naukowcy twierdzą, i jest to potwierdzone badaniami, że owoce i warzywa zawierają, pomimo tych pestycydów, zawierają tyle składników odżywczych, że są dla nas na tyle dobre, że powinniśmy je jeść. Okay, thank you all for coming. Dziękujemy bardzo za przybycie.